zdrowia, szczególnie dla Komitetu Obrony Demokracji w Ameryce. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nowa Ameryka niestety ma kod, ma swoich kodziarzy, jest to partia demokratów, partia demokratyczna. No ostatnio to jest w zasadzie partia socjalistyczna, a 20% partii tej socjalistycznej to jest partia komunistyczna. O co chodzi? No chodzi o to, że przez ostatnie 3 lata opozycja nic nie zrobiła, tylko starała się wywalić prezydenta Trumpa, wybranego legalnie, 60 milionów ludzi głosowało na niego, 60 milionów głosowało na Clintonową. No i teraz jest znowu tak pół na pół, 48% społeczeństwa mówi, że powinien być ten impeachment, czyli próba usunięcia. 48% mówi, że nie powinno być tego impeachment, czyli próby usunięcia, a 4% sobie po prostu mówi, że nie wie. Ogólnie rzecz biorąc, dlaczego ten impeachment, czy ta próba usunięcia istnieje? No i istnieje dlatego, że jeżeli kongres, który ma 400 kilkudziesięciu, w zasadzie Izba Reprezentantów ma 435 osób, czyli to jest reprezentanci ze Stanów, no i Stany same w sobie mają 100, bo jest 50 stanów i po 2 senatorów. Także jest 534 przedstawicieli. No i oni mają prawo zdecydować, czy prezydent zdradził albo został przekupiony. No to taka idea oryginalna te 260 lat temu, kiedy ci ludzie, którzy ustanawiali konstytucję, zaczynali rozmowy, czy dyskusję na temat, jak ma wyglądać polityka w Ameryce. Oni nie chcieli, żeby było królestwo, dlatego nie ma królestwa, tylko jest można powiedzieć republika, czyli demokracja taka wybieralna, ma się reprezentantów i tak dalej, i tak dalej. Tych 100 senatorów, no to jest właśnie bardzo ważne. Wielu ludzi nie rozumie tego, skąd są senatorzy i co oni przedstawiają. No senatorzy w Ameryce to 2 senatorów, czy z malutkiego stanu, jak na przykład Rhode Island, czy z Kalifornii, która jest powiedzmy 50 czy 100 razy większa niż Rhode Island, to obydwa stany mają po 2 senatorów. Także to jest siła władcza, można powiedzieć, wyższa izba. No i teraz w tych wyborach międzyprezydenckich Izba Reprezentantów, większość dostała się do demokratów, no i oni zdecydowali, że będą robili tą próbę usunięcia. No oczywiście później ta próba usunięcia ma iść do Senatu, czyli wszystkie te stany same w sobie będą decydowały. No i większość jest jednak w rękach republikanów, no to republikanie powiedzą, że to jest po prostu jeden wielki idiotyzm. A co zarzucają Trumpowi? No obstruction of justice, czyli robienie trudności wymiarowi sprawiedliwości, no i również współpracę z Rosją, czyli było to już od kiedyś to mówili, że współpracowali, później zrezygnowali z tego, no a ostatnio awantura się zrobiła o to, że Trump na Ukrainie, no bo Ukraina w zasadzie po tych wojnach, walkach między Rosją a Ukrainą, to Ameryka stara się tam trzymać jakieś miejsce. No to ogólnie się zapytali o syna byłego wiceprezydenta. Czerwony Barack Obama miał wiceprezydenta białego Bin Bidena. No, a jego syn alkoholik, babiarz, teraz urodziło mu się dziecko z prostytutką, wcześniej z jakąś podejrzaną, no i on dostał robotę w Radzie Nadzorczej, tak jak Kwaśniewski też dostawał 50 tysięcy dolarów miesięcznie, syn Joe Bidena też dostawał 50 tysięcy, w zasadzie to nie wiadomo za
za co, no ale to oni wszyscy skorumpowani, ci czerwone świnie, tak się ustawiają. No i Trump się pytał, o co tam w zasadzie chodzi. Cała ta organizacja, ta firma olejowa, przemysłowa, no to jest jedno wielkie podejrzenie. No a demokraci powiedzieli, że prezydent jest w zasadzie, stara się udupić przyszłego kandydata na prezydenta i to nie jest fair. No i osiągnęli to, co zdecydowali, że będą, no że jest zaskarżony i w zasadzie przegłosowali, że ma być usuwany. No teraz wchodzi sprawa w to, że Senat po prostu nie zgodzi się i jest to no te zeznania demokratów, no to były dosyć, no ciekawe. Ze strony republikanów jeden to powiedział, że Poncjusz Piłat dał więcej szansy Jezusowi niż teraz cały ten zestaw tych demokratów dał szansę Trumpowi. I odsłania to całe skorumpowanie, no bo to się nie zakończy. Teraz to będzie szło do następnych miesięcy, styczeń, luty, w listopadzie są wybory. Także o tym wszystkim to zadecyduje w zasadzie wyborca, który rozumie, że Nancy Pelosi, no to staruszka, ona uległa temu szantażowi tych młodych Meksykanów, muzułmanek, no i innych tych wściekłych lewicowych ludzi, którzy się dostali do partii demokratów. No i w zasadzie ukradli tą partię demokratów i ona jako staruszka, biała staruszka, po prostu za wszelką siłę się trzyma tego. Ona ma tam 80 parę lat, już dawno powinien być tak zwany ten term limit, czyli te ograniczenia na jak często, czy jak długo można być w rządzie. No i ona się poddała, nie chciała być wyrzucona, no to po prostu się poddała. No ale teraz, jeżeli to wszystko pójdzie do Senatu, no to w tym Senacie, no to teraz zaczną to, co unikali demokraci w tych przesłuchaniach w Izbie Reprezentantów, no to w Izbie Senatorów, no to to wszystko się zmieni. Nie było takich prób usuwania prezydentów Nixona, starali się zrobić ten impeachment, no to on zrezygnował. Andrew Johnson był w Izbie Reprezentantów w 1868 roku to został właśnie przegłosowany, no ale później Senat jednak to odrzucił. No później politycznie no to mu się nie układało. Clinton to jest ciekawa sprawa, no tam też nie było ani zdrady, ani przekupienia. Tam chodziło o jego zachowanie w zasadzie z tą stażystką Lewinsky. Także nie jest tak często robione, że ludzie starają się usunąć prezydenta. No w tym wypadku usuwanie prezydenta, no to jest dosyć idiotyczne, no bo to odsłania korupcję ich własnych ludzi. No Chuck Schumer i Dianne Feinstein, no ani jeden, ani druga nie mieszkają w Izraelu, no ale to są przywódcy właśnie tej socjalistycznej partii demokratów w Ameryce. No i bronią bardzo FBI, no ale to też jest następny cyrk, no bo w zasadzie to wszystko to się zaczęło, że zaczęli szukać haka na Trumpa. Clintonowa zapłaciła firmie, która miała jakieś kontakty w Anglii, tamci dla odmiany mieli jakieś wstawki czy swoich moli czy wtyczki w Rosji, tamten zaczął opisywać bajki i tak dalej. No i to wszystko to się po prostu zazębiło, no i teraz wychodzi na wierzch. No i ludzie, którzy czytają i są w stanie zadecydować, co czytają i zrozumieć, co czytają, no to FBI, czyli Federalne Biuro Śledztwo,
śledcze po prostu dało jedną wielką plamę. Nawet sąd taki, bo jest coś takiego jak Foreign Intelligence Surveillance Court w Waszyngtonie, czyli specjalny sąd, gdzie sędziowie dają zezwolenie pracownikom FBI, jeżeli jest jakieś podejrzenie. No, w Ameryce jest pierwsza poprawka do konstytucji, czyli która mówi o wolności wypowiedzi, także nie można kogoś śledzić za to, że on coś tam wypowiada. No, a ta wolność wypowiedzi jest w Ameryce dosyć szeroka. No i czwarte jest do konstytucji, to jest to, że w zasadzie nie może państwo śledzić ogólnie rzecz biorąc, jeżeli nie ma podstaw. I dlatego są te sądy, które dają wyzwolenia. No i ci wszyscy główni urzędnicy, dyrektorzy powiedzieli, że FBI no to po prostu robiło wszystko źle, że oni podsuwali im te kartki i oświadczali, tak, wiemy co robimy, musimy mieć wywiad dla tych ludzi, musimy ich sprawdzać, są wszelkie podstawy, nie naruszamy pierwszej poprawki, nie naruszamy czwartej i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie cały ten sąd śledczy opieprzył ich, no i powiedział, że oni muszą w najbliższym czasie zrobić wyjaśnienia. No jest to plama, jest to tak zwane te szambo, czy swamp, jak to mówią. No swamp, no to są to moczary, to są bagna, tak? To są bagna i moczary, gdzie te przysłowiowe potwory żyją. I kiedy Trump przyszedł do Waszyngtonu, no to właśnie mówił, że to trzeba wszystko wysuszyć. No i cały ten, te bagna, te moczary, no to będą wysuszane ludzie, którzy Republikanie, którzy nie głosują od 5, 10, 50 lat, jeżeli mają prawo, no to po prostu widzą, co to się dzieje. To po prostu widzą, że ten zamordyzm komunistyczny nadchodzi tutaj. I na oczach obywateli kongres, zamiast powiedzmy rozmawiać o gospodarce, zamiast rozmawiać o emigracji tej, żeby zwiększyć legalną i zmniejszyć nielegalną, no bo każdy kraj wiadomo potrzebuje emigrantów, no ale wypada, żeby jednak państwo kontrolowało i wybierało tych, którzy jakoś będą płacili podatki i są lojalni, tak? No bo jeżeli nowi ludzie przyjeżdżający do Ameryki nie są lojalni, Ekonomia w zasadzie też kongres nie rozmawia o tym, tylko po prostu to jest syndrom jakiegoś obłędu socjalistów amerykańskich. Oni po prostu dostają szału przez ostatnie 3 lata, nic nie robiąc. Także demokracja, jak to mówią, jest dobrą formą, no ale jednak te pół na pół, no to jest nieustanne wyrzynanie. No, demokracja miała polegać na tym, że ludzie mieli nieustannie dyskutować, no a tu jest jednak załatwienie przeciwnika. W Rosji czy w Chinach, no to te frakcje jakieś tam po prostu zabijają tych swoich przeciwników, czy wsadzają do więzienia. No a tutaj w Ameryce ani nie zabili na razie. No było paru prezydentów zabitych w Ameryce, to jest fakt. No ale demokraci nie zabijają, chociaż patrząc na te wszystkie socjalistyczne telewizje, te CNN, gazety socjalistyczne, no to oni jednak zachęcają do tego, żeby fizycznie likwidować republikanów. No i zdarzały się takie sytuacje, że politycy, czy w restauracji, czy gdzieś na ulicy są po prostu zaczepiani, bici i tak dalej. No nie jest to dobre, no bo to niszczy demokrację, po prostu siłę, żeby chodzić z kijem i lać innych za opinię. Zmieni się. Myślę, że Trump zdecydowanie będzie wybrany w 2020 roku drugi raz. Czy Ameryka wytrwa następne 10 czy 15 lat? No,
po wyborach w 2020 roku, no to jak zwykle to te wahadło jednak chodzi. No i w 2024 roku jednak Ameryka przypuszczalnie znowu zdecyduje wybrać kogoś z demokratów, no a później to już chyba oni nie odpuszczą, oni pozmieniają po prostu wszystko, co można i po prostu Ameryka pójdzie w kierunku upadku, tak jak upadł Cesarstwo Rzymskie. Nie będzie dobre. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam, tu jest guziczek, dzwoneczek, dzyń, o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego filmiku.